To odsłaniamy kolejną miarę wiary. Jakoś sięgając do mojego patrona, świętego Tomasza z Akwinu, mówiliśmy sobie o takim poziomie wiary, że wierzę, że Bóg istnieje. Wczoraj mówiliśmy o takim poziomie wierzę Bogu, w tym, co mi mówi. I dzisiaj trzeci poziom, na który wskazuje święty Tomasz, wierzyć w Boga. Właśnie często to się myli, szczególnie w Polsce, no bo to tak w naszym języku wybrzmiewa, że wierzę w Boga albo nie wierzę w Boga. To tak naprawdę, że jestem ateistą, prawda? Czyli wierzę, że nie ma Boga, albo że nie jestem ateistą, znaczy wierzę, że Bóg jest. To nie o to chodzi w tym. Wierzę w Boga. To jest taki poziom, który można by nazwać zawierzam siebie Bogu całkowicie. Bez reszty. To, co troszkę w homiliach się pojawiało, do czego was namawiałem. Dlaczego was namawiałem? Bo wierzę, że to jest możliwe w waszym życiu. To, przyznam, mocno na mnie wpłynęło zdanie papieża Franciszka, który powiedział do młodzieży: nie jesteście przyszłością Kościoła. Jesteście teraźniejszością Kościoła. To nie jest tak, że dopiero kiedyś coś z was będzie, jeżeli jesteście młodzi. To jest nieprawda. Choćby dzisiejszy patron, święty Kazimierz, o tym świadczy. Nie trzeba być wiekowym starcem, żeby dojrzeć w relacji z Bogiem. Właśnie dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć to o Bogu, który jest najmniejszy, czy najbardziej uniżony. To jest też ta prawda, kiedy Jezus bierze dziecko i mówi: jeżeli nie będziecie podobni do dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. To jest też uwielbienie Jezusa, kiedy Jezus mówi: uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je małym dzieciom. Tak naprawdę można powiedzieć niemowlętom. Tym, którzy jeszcze nie umieją mówić, nie umieją się wyrazić. Ty im objawiłeś się. To jest dla nas niepojęte. Mówię o tym dlatego, że jednocześnie jesteście młodzi, a może jednocześnie już jesteście za starzy. Już za dużo wiecie. Już macie w sobie za dużo oporu. Już jesteście starsi niż dzieci, już słabo podążacie za Bogiem. No mam nadzieję, że nie. Trochę mówię to prowokacyjnie, ale warto jakby to zobaczyć. Niemowlę, chce czy nie chce, oddaje się całkowicie. Nie ma wyjścia. Ten, który jest pobity i leży na drodze z Jerozolimy do Jerycha, jest wpół umarły. On nie stawia oporu, by się nim zająć. Oddaje się całkowicie temu, który chce go kochać, który chce mu usłużyć, Samarytaninowi. No? A my już umiemy oporować. Już umiemy grymasić. Już umiemy powiedzieć nie. Znaczy, to jest jakaś tajemnica właśnie tego, co małe i tego, co wielkie. Może potrzebujemy zmaleć. Opowiadałem wam dzisiaj w homilii specjalnie o moim tacie, rzeźniku, bardzo silnym człowieku. Ja pamiętam, że chłopaki z osiedla, ich ambicją było chodzić tyle na siłownię, żeby potem przyjść do mojego taty i się z nim siłować na rękę.
Nie? I to mniej więcej tak wyglądało, że mój tato siadał. Ten chłopak tam się wykręcał, wychodził ze skóry, tam próbował, on tak siedział. Po jakimś czasie mówił, już, przyjdź następnym razem. Ale ja w pewnym momencie zobaczyłem, że mając takiego tatę, jestem jakoś zarażony tym, że mnie w duchowości imponuje tylko to, co silne. Jak słyszę Bazyli Wielki, okej. Okay. Słyszę Grzegorz Wielki, okej. Okay. Słyszę Teresa Wielka, okej. Okay. Słyszę Teresa Mała, dajcie spokój. Mała droga. Przepraszam, że się podzielę trochę tym swoim kawałkiem życia, ale to jest dokładnie pułapka, w którą ja wpadłem. Pamiętam, jak kiedyś miałem jechać do Irlandii, do Dublina na kurs językowy tam na miesiąc. Ja z językami jestem tak, na bakier. Więc dla mnie to było wyzwanie. Tam pojadę i co ja zrobię, nie? No więc poszedłem, mówię, no jadę do tej Irlandii, nie wiadomo, co tam mnie czeka, pójdę do spowiedzi, nie? Poszedłem do spowiedzi, mój spowiednik mówi, weź na drogę świętą Teresę, małą. Ja myślę sobie, super. Poszedłem do kaplicy i mówię, święta Tereso, wiesz, że zawsze gardziłem twoją małą drogą, a szczególnie moimi braćmi dominikanami, którzy kochali twoją małą drogę. Nie obrażę się, bo nie mam, jak mnie nie weźmiesz pod opiekę do tego Dublina tam. No jedyne, co mam na swoje usprawiedliwienie, ale nie wiem, czy to wystarczy. Spodziewam się, że nie. Jak mieszkałem w Krakowie przez 3 lata, miałem cele naprzeciwko twojego obrazu i zawsze miałaś świeżą różę. Ale nie wiem, czy to starczy. Pojechałem do Dublina. Okazuje się, dokładnie w tym czasie są relikwie małej Teresy w Dublinie. I poszedłem i mnie przyjęła. Miałem 2 kryzysy mocniejsze na tym kursie, więc się do niej uciekałem. Ona mówi, rób co możesz. Mała droga. Więc rzeczywiście robiłem co mogłem. Niewiele mogłem, ale zrobiłem. W każdym razie wróciłem z tego Dublina po bardzo ważnej lekcji. Ale to nie koniec. Zaraz po powrocie odwiedziłem moją znajomą karmelitankę Dzieciątka Jezus. Ona zaprowadziła mnie do kaplicy, a u nich w kaplicy zawsze jest taka figurka Dzieciątka Jezus. To się nazywa Jezulatko po czesku albo Dzieciątko Praskie. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest taka laleczka w takim płaszczyku złotym z taką koroną większą od głowy. Zawsze gardziłem tym wizerunkiem. Jak coś tego się modlić w ogóle do tej laleczki. Ale stoję przed tą figurą w tej kaplicy i słyszę. Kim jest dla ciebie Dzieciątko Jezus? Kim jest dla ciebie Dzieciątko Jezus? I słyszę drugie zdanie w sercu. Jesteś jeszcze za duży, żeby to przyjąć i zrozumieć. Co to znaczy? Musisz zmaleć. Więc od tamtego momentu zacząłem modlić się, Panie Jezu, daj mi łaskę, żebym zmalał, żebym umiał Cię przyjąć jako Dzieciątko. I miałem, kończąc już, takie doświadczenie tydzień później, że byłem na konferencji u sióstr Nazaretanek i jedna siostra po spowiedzi mówi tak,
Podczas tej konferencji, jak ojciec głosił, modliłam się i pytałam Boga, jakiego Jezusa nam ojciec daje w tej konferencji. I nagle zobaczyłam, jak ojciec stoi na ambonie i ma takie dzieciątko w dłoniach i nam je daje. Myślę sobie, Boże, jak daje, to już umiałem wziąć. Zmalałem. I oczywiście widzicie, jak wyglądam dalej. Ale dzielę się tym, dlatego że bez względu na to, jak wyglądasz, masz do odrobienia te lekcje. Jeżeli szukasz tylko tego, co wielkie w Bogu, On będzie chciał cię nauczyć tego, co małe, a jeżeli szukasz tylko tego, co małe, będzie chciał cię nauczyć tego, co wielkie. To znaczy, zawierzam siebie Panu Bogu całkowicie. W wielkości i w małości. We wszystkich aspektach swojego życia. Nikt z nas tego nie może zrobić sam. Ale Bóg ma przygotowaną łaskę dla nas. Bo wchodząc na ten poziom wiary, wierzę w Boga, wchodzimy w bardzo konkretną zależność z Bogiem. Dlatego święty Tomasz z Akwinu mówi, do aktów takich wiary w Boga są zdolni tylko ci, którzy są w stanie łaski uświęcającej. I oczywiście może tak pojmujemy, że aha, to muszę iść do spowiedzi. To, że poszedłeś do spowiedzi, wcale niekoniecznie robi z ciebie kogoś w stanie łaski uświęcającej. Znaczy, generalnie tak. Ale chodzi o taką więź, taką zależność, która jest pełnym oddaniem. Myślę, że się rozumiemy. Można chodzić do spowiedzi i wcale nie oddawać się w pełni Bogu. On mi się tam oddaje w pełni, ale ja wcale nie muszę mu się tam oddawać w pełni. W tym samym nie jestem w stanie łaski uświęcającej. Nie chcę tutaj komplikować, że nie można chodzić wtedy do komunii. Można chodzić do komunii. Ale chcę was poprowadzić dalej do tego, co Bóg dla was przygotował. Bo samo chodzenie do komunii też to nie jest to, o co chodzi Bogu. Bo mogę też, tak jak mówił jeden z naszych starszych ojców, zjeść kilogramy Pana Jezusa, a być ciągle taki sam. Że to mnie nie dotyka, że to na mnie nie wpływa. Mogę być taki jak faryzeusz, który mówi, poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co posiadam. Nie? Modlę się, a jednocześnie Jezus mówi, ja się z Nim nie spotykam. Czyli nie jestem z Nim w komunii. Czyli nie jest w stanie łaski uświęcającej. Jest w oddzieleniu. Jego postawa, jego pycha go oddziela ode mnie. Jego samozadowolenie oddziela go ode mnie, ponieważ on jest Bogiem dla siebie samego. A ten celnik, który siedział i nawet nie był skłonny wznieść oczy ku niebu i mówił, miej litość na mnie grzesznika, Jezus mówi, z nim się spotykam. On jest w stanie łaski. Nie? Bo On mnie przyjmuje. Znaczy, mówię o tym też dlatego, żebyście wiedzieli. Można chodzić po kwadracie i no wszystko spełniam. Ale bardzo warto usłyszeć to zdanie z Ewangelii, kiedy Jezus mówi, nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I powiesz, czy nie jadaliśmy i nie piliśmy z Tobą, nawet na Eucharystii? Czy nie nauczałeś na naszych ulicach, w naszych duszpasterstwach akademickich? Czy nie uzdrawialiśmy mocą Twego imienia? Nie wypędzaliśmy złych duchów mocą Twego imienia? A ja powiem, nie znam Was. O. Można tak? Po co Jezus mówi tak? Jezus mówi... Ja czego innego oczekuję. Ja czego innego pragnę. Ja pragnę innej więzi
Bóg, mój Ojciec, ma dla ciebie przygotowaną taką łaskę, żebyś był włączony do Trójcy Świętej. To jest twoja godność, chrześcijaninie. Być wewnątrz Trójcy Świętej, czyli mieć z każdym więzi. Bo chrześcijaństwo nie jest religią księgi, nie jest religią słowa. Jest religią słowa, które stało się ciałem, człowiekiem, czyli jest religią relacji, więzi. I to więzi miłości. To, co słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, żebyście się kochali wzajemnie tą miłością, jaką ja was umiłowałem. Czyli ja wam daję moją miłość. To jest ta sama miłość, którą ja kocham Ojca, a Ojciec mnie. Tą samą miłością kochajcie się wy, bracia i siostry, bo też jesteście dziećmi jednego Ojca w Duchu Świętym. Znaczy, to jest zaproszenie do takiej intymności, do takiej więzi. Ojciec Jacek Sali lubił to tłumaczyć przez takie relacje małżeńskie. Ojciec Jacek, już taki emerytowany profesor, dominikanin, tomista, mówi, to znaczy tak, jak chłopiec wierzy w swoją dziewczynę, a dziewczyna w swojego chłopca, za którego chce wyjść za mąż. To jest wiara w Boga, w tego kogoś, komu zawierzam swoje życie. Tyle, że my, zawierzając siebie nawzajem, sobie, jako ludzie, mamy swoje ograniczenia. A Bóg nie ma tych ograniczeń. Ale nawet właśnie to, że zawierzamy siebie sobie nawzajem w miłości, to Bóg temu tak błogosławi, że czyni to sakramentem. Daje temu bardzo konkretne błogosławieństwo. Dlaczego? Bo to jest podobne do Jego miłości. Tak jak On nam się zawierza. To, co wczoraj mówiłem o Szeolu. Że ktoś przez miłość może mnie wydobyć z krainy śmierci. I że ja tego bardzo potrzebuję. To jest właśnie wiara w osobę. Wiara w człowieka, wiara w Boga. Święty Tomasz by powiedział to w taki sposób, że to jest wiara ukształtowana przez caritas, czyli przez tą najwyższą formę miłości. To jest też zawierzenie na dobre i na złe. Zawierzenie Bogu, zawierzenie drugiemu człowiekowi na dobre i na złe. Do takiego poziomu wiary jesteśmy zaproszeni. Można to nazwać zaślubinami z Bogiem, ale przyznam, że jak nad tym długo myślałem, modliłem się, to zobaczyłem, że te więzi miłości nie muszą być oblubieńcze w takim sensie, jak oblubieniec i oblubienica. To jest też to samo. Ale też to mogą być więzi tak jak między rodzicami a dziećmi. Jak między braćmi i siostrami. Chodzi o miłość. Ona może się na różne sposoby przejawiać w więziach i relacjach między nami. Pan Bóg też lubi różne rzeczy odwracać. Dla mnie pomocne, to może to powiem, było tak naprawdę to, co zobaczyłem na ikonach. Najczęściej znamy takie ikony, choćby tak jak ikona tu Matki Bożej, że Pan Jezus jest maleńki, a Maria jest dorosła
I to jest ta więź, ona pokazuje na Niego. Nie? Ale są ikony, na przykład zaśnięcia Matki Bożej, kiedy widzimy, jak Maryja leży na marach, a jednocześnie obok niej stoi Jezus, który trzyma małą Maryję. Znaczy, to mówią niektórzy, duszę Maryi. I wtedy sobie myślisz tak, kto tu kogo zrodził? I Maryja zrodziła Jezusa, i Jezus jako Bóg zrodził Maryję. Że jest ta wymiana taka, że tak naprawdę nie wiesz, kto kogo bardziej. Natomiast nie chodzi o licytowanie się, tylko o tę miłość, o tę intensywność miłości. I ośmielam się o tym do was mówić, bo można o tym mówić na zasadzie, że to jest mistyczne doświadczenie. I oczywiście też jest mistycznym doświadczeniem to. A jednocześnie to, co ojciec Joachim Badenik, o którym lubię opowiadać, mówił, wyrażał to przez takie sformułowanie mistyka codzienności. Czyli to ta wiara w Boga, to trwanie w obecności Bożej może się przejawiać bardzo prosto. Tak jak ojciec Joachim na przykład mówi tak, no, Boża obecność odczuwam Bożą obecność, poszedłem do podprysznicy, on pod prysznicem też odczuwam, coś dziwnego. Że to jest jakby on cały czas zanurzony w obecności. Pod prysznicem, w szkole, na wykładach. I on ogromnie się fascynował młodymi ludźmi, bo mówi, starzy tego nie rozumieją, młodzież łapie w lot. Wie, o co chodzi. Wie, natychmiast rozumie to. On nas tak uczył i my jesteśmy tym zarażeni, jako ci młodsi Dominikanie. Że rzeczywiście nie umiemy tego nie widzieć, tej mistyki codzienności. Ja przyznam, trochę mam to właśnie chyba po ojcu Joachimie, trochę mam po mojej mamie. Moja mama ma coś takiego, że ona ma taki dar, że w młodych widzi potencjał taki jakby. Jest tego ciekawa, co tam się dzieje, prawda, w tym młodym człowieku. I tym samym ta ciekawość każdego z nas młodego, najpierw nas trzech jako jej synów, ale teraz widzę to we wnukach, że wszystkie dzwonią do babci, prawda, żeby naopowiadać, co tam u nich, bo się czują przyjęci w tym. Nie? Jak my byliśmy młodzi, prawda? Ja byłem punkowcem na przykład, mój młodszy brat heavy metalowcem. Wszystko puszczaliśmy mojej mamie, nie? Ten cały łomot, ona tego słuchała. I potem mówię, mamo, podoba ci się? To reggae mi się podoba. Ale ona cały czas właśnie nas nie wyrzucała za drzwi, tylko posłuchała tam tego Dezertera, czy tam, prawda, Wejdera, czy coś tam, prawda. To jest coś takiego, rozumiecie, że ja widzę, jakby jak to mnie kształtowało. Teraz może jak jestem starszy, lepiej to widzę, ale też dokładnie to samo z ojcem Joachimem. No? Dla niego to było dość proste, jednocześnie intymne. Ale jak już się rozumieliśmy, to on mówił tak, odprawialiśmy kiedyś mszę świętą, a on mówi tak, a ojciec widzi ciało i krew, duszę i bóstwo? Ja mówię, nie, a to nic. Nie? Ja mówię, a ojciec widzi? Od lat. To jest obcowanie, nie? Ja pamiętam, jak przyszedłem do niego pierwszy raz do spowiedzi, wchodzę, patrzę, rozmawia przez telefon. Nie? Taki siedzi dziadziuś. Pokazuje mi ręką, żebym usiadł na łóżku. Jestem świadkiem takiej sceny. Halo, tak, halo. Tak. Boli, tak?
Powierzajmy się Matce Bożej, powierzajmy się Matce Bożej. Widzę światło w okolicach kręgosłupa lędźwiowego. Tam boli? Powierzajmy się Matce Bożej. Już nie boli, tak? Jakby bolało, proszę dzwonić. Ja miałem takie oczy, szczękę na podłodze, nie? I on tak tylko na mnie tak spojrzał, mówi, a przez telefon nie można? Prostota. Nie? I on bardzo, jak polecam bardzo jego książki, mówi, rzeczywiście Bóg jest bardzo prosty i wszystko, co mówi, jest bardzo łatwe. Tylko my komplikujemy. Więc im jesteś prostszy, im jesteś bardziej dzieckiem, tym łatwiej ci to przyjąć. Im jesteś bardziej dorosły, tym bardziej komplikujesz. Bo jeżeli byśmy zadali pytanie, o co chodzi w naszym byciu tutaj w Kościele, czy nie o to, żeby spotkać Boga i żeby On nas mógł spotkać i zrobić to, co w nas chce zrobić? A my zwykle obkładamy to dziesiątkami rzeczy, bo nam się wydaje najczęściej, że tak prosto to nie zadziała. Tak jest. Dlatego tym bardziej warto o to prosić. To jest pytanie o to, czy ja naprawdę szukam Boga, czy czegoś innego. Pamiętam, miałem takie szczęście mieszkać przez jakiś czas z takim Zbyszkiem, dominikaninem. I my mieliśmy jakby taką tradycję, taki zwyczaj niedzielny, że po porannej kawie, nim poszliśmy celebrować mszę świętą, bo mieliśmy później, tak dobrą godzinę, półtorej potrafiliśmy rozmawiać na temat Ewangelii, ale interesowało nas tylko, co ta Ewangelia mówi o Bogu. Nie w ogóle, co mówi. To nas nie obchodziło. Co o Bogu mówi? Jakiego Boga mi odsłania? Mówię o tym też dlatego, że jak ja przychodziłem do zakonu, byłem anarchistą, pacyfistą, a Zbyszek był metalowcem, faszystą. Gdybyśmy się spotkali przed, krew by się lała. A tu nagle Boga szukamy. Mówię o tym dlatego, że to, co my tam mamy w głowach, jest dużo mniej ważne od tego, co my mamy w sercu. Właśnie, co tam masz na głowie, nie wiem, irokeza, długie włosy, nie wiem, co tam masz pomalowane, wytatuowane. To, co tu jest, jest istotne. Jasne, że te wszystkie inne rzeczy też się z czegoś biorą, tak nie jest niczego, ale to nie jest w stanie zasłonić tego, co masz tam, głęboko. Ja z racji wieku coraz częściej zasiadam w takich gronach narzekających na młodzież. Tak? Po prostu mam tego dość. Nie rozumiem tego do końca, co się dzieje, ale pozwólcie, że podzielę się z wami. Kocham świętego ojca Dominika, mojego tatę. Pojechałem raz, drugi do Bolonii specjalnie tylko, żeby posiedzieć tydzień przy jego grobie i żeby pogadać. Ale dowiedziałem się, że młodzi dominikanie, studenci, pojechali też na swoje ferie do Bolonii, do świętego Dominika. Więc ja tak półcynicznie, a z ciekawością mówię do jednego z nich: Mateusz, jak tam u taty? I on mówi nagle: no wie ojciec, cóż, no tam byliśmy tydzień, no i tak ostatniego wieczoru tak poszliśmy do tej celi, gdzie on umarł, tam jest taka cela, gdzie umarł święty Dominik, tak pomodlić się na kwadrans. No i tak zaczęliśmy się modlić i wyszliśmy po 2,5 godziny. Czy to by było możliwe w moim pokoleniu? Nie sądzę.
Co ci młodzi dominikanie mają, że oni z 15 minut modlitwy robią 2,5 godziny? Nie? Taki 22 lata Hubert do mnie dzwoni i mówi: ojcze, czy ojciec by poprowadził rekolekcję dla tancerzy hip-hopowych? Ja mówię: Hubert, czy ty mnie widziałeś, jak ja wyglądam? Co ja mam wspólnego z tańcem hip-hopowym? A on mówi: ojciec, czuję muzę, to starczy. No mówię, no jak mówisz, że starczy, to okej, okay, nie? Chłopak, 22 lata, zorganizował rekolekcję dla tancerzy hip-hopowych na 60 osób. Wynajął dom rekolekcyjny, księdza załatwił. Załatwił DJ-ów, załatwił zespoły uwielbieniowe, załatwił tę ścianę taką z lustrami, żeby te tańce, prawda, ja teraz już trochę lepiej się orientuję, prawda, popingi, tam te różne, prawda, jazzy i inne tam breakdance. W każdym razie on to wszystko załatwił i do mnie mówi tak: ojcze, ale musi być droga krzyżowa. Ja sobie myślę, dla tancerzy hip-hopowych droga krzyżowa? Mówię: Hubert, na pewno? A on mówi: ojcze, my myślimy ciałem, musi być. No dobrze. I w tej Czernej pod Krakowem, po tych górach, a były też dwie dziewczyny na wózkach, bo to też się tańczy na wózkach, prawda? I widzę, że są takie schody, że dziewczyny nie poradzą sobie z tymi wózkami na tej drodze krzyżowej. I widzę tego 22-letniego chłopaka, który ma tutaj te skoroszety od załatwiania tych całych rekolekcji, i on jest pierwszy, który je odkłada, biegnie i wnosi te wózki. Jak ja to zobaczyłem, mówię: ja nie jestem w stanie, czy godzien, całować jego stóp. To jest taki chłopak, to jest świętość. Rozumiecie, opowiadam o tym dlatego, że ja głupieję. Im jestem starszy, tym bardziej patrzę na młodych i głupieję. I jasne, że mogę to czy tamto zobaczyć, że tak inaczej się zachowują, tam w ogóle... To mnie nie interesuje. Mnie interesuje tam, co w sercu dzieje się. A tam oni się spotykają z Bogiem. I to się dzieje błyskawicznie. Nie chcę tego przeceniać, czy mówić tylko o młodych, bo czasami starsi się zdarzają, że też są młodzi duchem. Mam choćby, jeszcze pozwólcie na jeden przykład, takie doświadczenie w Łodzi. Ja nazywałem je korpo dziewczyny, bo to były takie kobiety koło 40. One do mnie kiedyś przyszły w 8 i mówią: ojcze, czy ojciec może z nami pojechać? O 21 godzina, bo my mamy takie pytania, nie? Wiecie, takie zrobione dziewczyny, nie? Tam makijaże, paznokcie, wszystko, żakieciki te, prawda? Bryki, nie? A ja taki, widzicie, jak wyglądam, nie? I ja sam o ich 8 mówię o tej porze: a czy mogłyby panie coś więcej powiedzieć? One mówią: no bo myśmy się nawróciły, kochamy Pana Boga i kochamy trzaskać korala. Ja mówię: trzaskać. W sensie mówić różaniec. Kochamy Matkę Bożą, ale mamy takie pytania. Mówię: ale że co? Że o co chodzi? No, bo to się wszystko zaczęło. Tu taka Ola, ona się nawróciła. No i my byłyśmy we dwie najpierw na takiej rocznicy podstawówki, no takiej dość zakrapianej tam tego. Więc ja patrzę, ona ma takie inne oczy. Więc ja mówię: Ola, skąd ty masz takie oczy? A ona przez to wszystko nawet nie mogła się przekrzyczeć, to tylko tak pokazała, tak. I mi to nie dało spokoju, no to ja się zmówiłam z nią na kawę drugiego dnia, no i potem ona powiedziała, że spotkała Pana Boga i tak, że to jest super i że ten, to ja powiedziałam, że ja też tak chcę, no i teraz już jest nas 8. Wiecie, jakie oni miały pytania? A jak
Zmówiłam dzisiaj już 4 części różańca, nie 10. 4 części, to jak mam czas, to mogę 5? A jak rano odwiozłam syna do szkoły i byłam na mszy, a wieczorem jak odwożę córkę na jazdę konną, to też drugi raz bym mogła pójść? Analfabetki duchowe, nie? Tylko kochają Boga, Matkę Bożą i trzaskają korala. I działają jak gang. Bo jak którejś się coś źle dzieje, to mają tą grupę na Facebooku i wysyłają tylko Ola Boga. Taki tekst, Ola Boga i wszystkie za korala. To jest tak jak, nie wiem, w Łodzi, nie wiem jak jest w Poznaniu, ale jak jest akcja na dzielnicy, bam, bam, załatwiony temat. One tak działają, te babki. Teraz już jest ich 30. Wyobrażacie sobie takie grona kościelne, nie? Bo one w pewnym momencie już założyły wspólnotę właśnie o nazwie Ola Boga. Nie? I przychodzą na przykład na takie spotkania, tam są kościół domowy, tam jakaś odnowa w Duchu Świętym, coś tam ten. I wyobrażacie sobie, one takie w miniówach wchodzą tak z torebką, nie? Tam ci siedzą i tak, a kim wy jesteście? A one, my jesteśmy z wspólnoty Ola Boga. W ogóle co do czego, nie? Mieliśmy raz wspólne rekolekcje z ich mężami. 95% tych facetów jest agnostykami albo teistami, nie? Jak pytaliśmy na początku tych rekolekcji, bo to takie weekendowe, z kim kto przyjechał i po co, to on mówi, no ja jestem niewierzący, no tam może w Boga wierzę, w Kościół na pewno nie. No i tak przyjechałem, bo moja żona się nawróciła, no i tak widzę, że jest lepszą żoną niż była. Więc tak byłem ciekawy, co to w ogóle jest. To przyjechałem. Nie? I tak 95% tych facetów, nie? Bo taka jest Łódź. Tylko, że w niedzielę było dzielenie słowem i te dziewczyny, ja tak nazywam je, korpo dziewczyn, i one dzieliły się 45 minut, a ci faceci 2,5 godziny. Wyszli i mówią, super, jak będziecie coś takiego organizować, to jeszcze przyjedziemy. Mówię o tym wam, bo ja widzę, jak Bóg z kamieni wzbudza apostołów. A wiecie jeszcze, jak one ewangelizują? Tam są takie jakieś, wiecie, piąte małżeństwo, coś tam z czymś tam. Prawda? A w ogóle co? Ty znasz Boga? Wiesz, to środowisko lekarskie. Na przykład taka Basia jest lekarka. Do swojej koleżanki, lekarki w piątym małżeństwie, tam po przejściach. A ty w ogóle znasz Boga? Widzimy się u Dominikanów w niedzielę. Wcześniej nie gadamy. U Dominikanów po mszy jedziemy na Jasną Górę. Ona już następnego dnia była odmieniona, ta kobieta. A Basia mówi tak, a ojcze, a to, co ja robię, to jest ewangelizacja? My zostajemy w blokach, a Bóg sobie robi, co chce. Ale jednocześnie nikogo z nas nie wyklucza z tego poziomu wierzę w Boga. Czyli z tego poziomu, że ty możesz oddać całe swoje życie. Tak jak On ci oddaje całe swoje życie. To, co Jezus mówi w Ewangelii, że celnicy i grzesznicy będą przed nami wchodzić do nieba, to jest właśnie o tym. Ale to mnie czy ciebie nie wyklucza. Jeżeli rzeczywiście przyjmiemy Ducha Świętego, jeżeli rzeczywiście przyjmiemy mądrość Jezusa, jeżeli rzeczywiście przyjmiemy to dziecięctwo Boże od Ojca, od naszego tatusia, to On przemieni nasze serca, On przemieni nasze życie. I to jest wiara w Boga. To jest ta miara. Nie?
I do tego chciałbym was na koniec namawiać, że szukajcie Boga samego. Nie dajcie się zatrzymać na detalach. Tylko szukajcie Jego samego. On was nauczy modlitwy, adoracji, przeżywania Eucharystii. Jak Jemu dacie pierwszeństwo, jeżeli Jemu zawierzycie swoje życie, On was wszystkiego tego nauczy. A jeżeli będziecie się uczyć sami, to będziecie mieli to w głowach, ale to nie będzie w was rodzić życia. Nie dajcie się zwieść. Korzystajcie z tego wszystkiego, co jest w Kościele. Bo wielkie skarby, łaski są w Kościele. Ale żebyście nie stracili z oczu tego, co najważniejsze, Boga samego. Do jednej rzeczy chciałbym was namówić na koniec. Właśnie do tego, żebyście się spotkali z Bogiem. Tak mi się to wydaje, że ma wyglądać, że zaraz wystawimy Pana Jezusa. Siostrę uprosiłem o długi welon na monstrancję, który będzie tutaj spływał w dół. My z księdzem, z ojcem Michałem staniemy tutaj po dwóch stronach, aby wam po ojcowsku błogosławić. Możecie do nas podchodzić, my będziemy wkładać na was krótko ręce z ojcowskim błogosławieństwem, a potem możecie podejść bliżej i złapać ten welon, żeby w Duchu Świętym spotkać się z Jezusem. I żeby nie było niczego między wami, żadnej przeszkody. Żeby On was mógł odnowić. Odnowić w was ufność. Odnowić w was bliskość. Żeby odnowić wszystkie poziomy tej wiary, o której mówiłem. Bo one wszystkie potrzebują w nas odnowienia. Ale tylko On wie, jak to zrobić. Więc my zrobimy to, co do nas należy. Wy zróbcie to, co do was należy, a On na pewno zrobi to, co do Niego należy. I bardzo dziękuję. Amen.